Tajemniczy smoczek. Spot! Mówiłam ci, że grzeczne pieski nie szczekają. Co ja widzę? Czy ja mam halucynację? Jest prawdziwy! Nie macie pojęcia, jaką miałam ciężką noc. Tak się bałam, że nie mogłam zasnąć. Ale przecież diamentowe smoczki nie istnieją. To właściwie niemożliwe. Zwłaszcza takie latające. Może to był tylko sen? Wcale nie. Widziałam, jak wylatuje przez okno. Mówię prawdę, Spot? To bardzo podejrzane. No, Spot, pokaż, gdzie położyłeś diamentowy smoczek. To nie Spot. Doty mówi prawdę. To Fantasies. I wydaje mi się, że coś wiedzą. Oczywiście, że wiemy. Doty poznała, co to nawiedzony diamentowy smoczek. Widzicie? Mówiłam, że to wszystko prawda. Legenda głosi, że diamentowy smoczek pojawi się co 100 lat, a w jego środku żyje bardzo zły duch. Tylko babeczki mogą go odstraszyć. Nawiedzony smoczek? To brzmi jak horror. Zrobi mnóstwo babeczek. Kochane, niczego się nie bójcie. Tajemnica do odkrycia, a detektyw Kami ma zamiar ją rozwikłać. Jak ten duch powróci, to będziemy tu razem i nikt nie będzie mógł nas pokonać. Nadal nie wierzę w ani jedno słowo, a duchy nie istnieją. Dowiem się, o co tu chodzi, dzięki temu przebraniu. Hej, śpiochu, nie zasypiaj. Przygotowałam butelki i dużo babeczek ochronnych. Dziękuję, Connie. Kochane, to nie jest do jedzenia, tylko żeby wystraszyć ducha. Przepysznie, już nawet się nie boję. Jest za mną, tak? Ratunku! Moje babeczki go nie odstraszają. Ale pyszne. Ale czy duch nie powinien się bać babeczek? Łyknęły tą bajeczkę. A my sobie zjemy babeczki. Szkoda, że nie widziałaś miny Doty, jak zobaczyła diamentowy smoczek. Aha, teraz wszystko jest jasne. Więc te małe duszyska chcą babeczek Connie, tak? To zaraz dostaną. To ja idę do doliny po więcej. Tak, przynieś mi truskawkowe. Dla mnie czekoladowe. Teraz! Ała! Ała! Macie tu swoje babeczki, wy małe złośliwe duszyska. Ała! 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 Auć! Oj, oj, oj! O nie! Przegrałyśmy bitwę na babeczki. To dopiero historia. Wybaczycie nam? To był tylko żart. Proszę, oto diamentowy smoczek. Bardzo dziękuję. Ale to była świetna zabawa. Uwielbiam przeprowadzać śledztwo. Babeczkę? Patrzcie, jaka niebieska łza. Przekroczyły magiczne drzwi. Tam jest tyle laleczek. Mieszkają w skrzydlatych domkach pełnych akcesoriów. I płaczą niebieskimi łezkami. Cry babies.
Oglądaj je na kanale YouTube. Jedziemy na kemping. Już prawie pora na herbatkę. A jak tam babeczki? Są w piekarniku. Jeszcze tylko minuta. Pani spodoba się mój zestaw do herbatki. Prawda, że piękny? O, już otwieram. Gigi jest tu. Chodźcie. Ale teraz jest pora na... O! Jedziemy na kemping. To wspaniałe miejsce, gdzie rosną jagody. Tak, jedziemy do lasu. A co z moim przyjęciem? Cutie, wyjmij babeczki z piekarnika. Jedziemy na kemping. Obiecuję, że będzie fajnie. Spodoba ci się. Nie lubię jeździć do lasów. O! Tak! Hej, wzięłyście Cutie? Wygląda świetnie. Przymocujemy to do ziemi i gotowe. Ale dokąd z tym idziesz? To tylko podstawowe rzeczy. To się tutaj w ogóle nie przyda. Za to mój kompas tak. Nonsens. Lady, Gigi. Idziemy na jagody. Chodź, Lady, będzie fajnie. A! Pan, gdzie jesteś, pan? Lady, musimy iść z dziewczynami. O, widziałaś, jakie są duże? Ha? Na pewno są trujące. Ja ich zbierać nie będę. Dajcie mi znać, jak skończycie. Nie możesz teraz spać. Musimy się trzymać razem. Ważne, żeby się nie rozchodzić i nie zgubić w lesie. To jest niemożliwe. Ugh. Lady! Lady, nie bój się. Nie boję się. Nazbierałam jagody. Jasne. Musimy iść. Robi się ciemno. Znam drogę powrotną. Mam przecież kompas. Ach, ten durny kompas. Potrafię sama znaleźć drogę. Co to było? Uważaj, Lady! Czy ja muszę się wszystkim zajmować? Wow, to niesamowite! Chodź tędy. Nie, chodź tu, idź za mną. Jestem taka głodna. Zamieniłabym moje perfumy na jedną babeczkę Connie. Jestem głodna. Daleko jeszcze? Gigi! Lady! Dzięki tobie i twojemu kompasowi odnalazłyśmy drogę. Prawda jest taka, że bardzo się bałam. I dzięki twoim perfumom. W sumie to niezły z nas zespół, prawda? Wow! Wow! Jej, ale super! Wreszcie moje przyjęcie na kempingu. Brakuje tylko twoich babeczek, Connie. Tak! Ale nie wiem, gdzie jest Cutie. Wreszcie! Cutie! Pan! Jesteście najlepsze! Tak, a piknik poza miastem nie jest taki zły. Dziękuję wam.
śmieszny przybór. Crybabies. Thank the sea. Tłumacz mowy zwierząt. Mówiłam, że Lua jest świetna. Z czego się śmiejecie? Lua opowiada najlepsze żarty w całej dolinie. Wow, to ja też chcę się pośmiać. Ja też. Ale ja nic z tego nie rozumiem. Ja też nie. Chcemy rozumieć, co mówi Lua. Uspokójcie się. Już czas odwiedzić naszego wróżbitę. Tina! Czekałam na ciebie. Czym mogę pomóc? Chciałybyśmy... Nic nie mów. Chciałybyśmy rozumieć, co mówi Lua. Chciałybyście rozumieć, co mówi Lua? Mam dla was dokładnie to, czego potrzebujecie. Nie to, nie to. Aha, proszę bardzo. Hełm pełen słów. Wow, fajna nazwa. A te małe kryształy są prześliczne. Sprawdźmy go. No, Lua, powiedz nam jakiś żart. W dolinie nazywają mnie owcą. Dlaczego? Nie wiem. Świetne! Hej, Lucy, czy ona zostanie u nas na weekend? Tak, tak, proszę! Okej, no dobrze. Dlaczego ocean nie da się wysuszyć? Bo nie ma ręcznika! To było takie śmieszne. Niezła z ciebie komediantka. Mam więcej żartów. Patrzcie. Jestem Marsjanką. To jest inwazja waszej planety. Ziemianie, uważajcie. Jestem robotem. Bip, bip, bip. A teraz mam wąsy. Lua, jesteś najśmieszniejsza na całym świecie. Skoro jesteś taka śmieszna, dam ci tego oto przepysznego loda. A ja ci dam tańczące bańki. A ja ci dmuchnę błyszczącym pyłem. Lua, 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 Lua. Lua, już idziemy. Zdejmij ten hełm. Nie chcę. Muszę występować. Jestem gwiazdą komedii, wiesz? Jesteś kim? Chcemy, żeby została jeszcze kilka dni. Jest taka zabawna. Ale ona musi wracać do domu. O, Lucy, nie bądź taka. Pozwól jej się jeszcze pobawić. Okej, dobrze. Trochę za sobą zatęsknimy, okej? Pozwólcie, że wam przedstawię gwiazdę Lua! Artyści też kiedyś odpoczywają. Czekają na ciebie pod wielkim drzewem. Ale ja się teraz bawię. Chodź, pobawisz się kiedy indziej. Ale świetnie! Chcą cię zobaczyć w bawełnianej chmurce. Musimy ją znaleźć. Jakie było zakończenie żartu o strażaku? Już nie mogę. Chcę do domu. Tutaj jesteś. Lua, 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 Lua. Jeszcze jeden żart. Prosimy, robot. Chodź tutaj. Lua. Wszystko dobrze? Poczułam, że coś jest nie tak. Nie chcę opowiadać więcej żartów. Chcę iść z tobą do domu. O, za bardzo cię naciskałyśmy. Tak? Ale to dlatego, że jesteś taka zabawna. Spędziłybyśmy z tobą cały dzień. Zdejmę ci ten hełm. Ona mówi, że jeszcze kiedyś wróci, ale teraz chce iść do domu spać. Lucy, obiecuję, że następnym razem lepiej zajmiemy się twoją Luą. Znam świetny żart.